Cześć, z tej strony Berserker.L, a to jest już szósty odcinek z Knights of the Temple. I tak, niemalże tak samo jak w poprzednim odcinku, zaczynamy od dwóch rycerzy. W sumie tam nawet nie pamiętam, ile tam było tych rycerzy, czy dwóch, czy trzech. Tylko wiem, że zaczynaliśmy od bardzo nieprzyjemnej sytuacji, że to od razu nas zaczęto atakować. No i tak jak widać, to jest ciąg dalszy tego, co udało nam się pobić tych dwóch rycerzy, czy tam tego jednego zwykłego rycerza i drugiego tego z tymi piórami w hełmie. I teraz chyba wydaje mi się, że jako standardowymi przeciwnikami będą dla mnie tutaj ci rycerze właśnie z tarczami, co to tak. To są takie jakieś dziwne, co to po dwóch, trzech atakach od razu zostają zniszczone. No i nie wiem jeszcze dokładnie, w którą stronę się toczy ta cała opowieść. Bo wiem tylko tyle, że nadal nie wiemy, gdzie jest porwana dziewczyna. A tutaj mamy do czynienia z dość dużej masywności siekierką. A raczej toporem bojowym, to tak nazwać, z którego na pewno dość dużo punktów będzie odbierane. Dobra, czy tutaj coś jest? Nie, nie ma. Więc idziemy dalej. Tutaj ten. I... A tu mamy strzały do łuku zdobytego w poprzednim odcinku. Oj! Kolejny dwuręczny i raczej pierwszy dwuręczny, który jest w tej. I jeden z tarczowników. No i teraz tak delikatnie nie wiem, co mam zrobić. O! Czy oni wszyscy mają jakieś złote zbroje, czy mi się wydaje? Uuu. Koło od czego? Aha, kolejni. To jest kuźnia, jeśli dobrze myślę. A ten krąży. Najpierw zajmiemy się nimi, bo tamten sprawia większe problemy. O nie, nie pozwolę wam wstać. Okej. Kolejny leży. Teraz gdzie mam zanieść? Tutaj? Tutaj. Dobra. Na piętro. O, już słychać przeciwnika. Bardzo dużo odbiera ten topór im. Okej. Tutaj coś jest. Tu jest. To się da zniszczyć. O, kapliczka. I coś po schodach do góry jest. Aha. Kreska życia, albo ile, albo nawet mniej utracona, i tak musiał to podnieść. Dobra. Oje. Ja
Uj, wymiata tym toporkiem. Tutaj coś jest? Nie ma. Czy te drzwi? Nie. A po co mi było je do tej pory? Nie wiem, po co mi jest to pokrętło. No pewnie się za chwilę dowiemy. Tu jest. Tu nic nie ma. A zaraz, zaraz, zaraz. Może drzwi? Też nie. To pewnie tu. No. Aha, pobity. Ktoś tu jeszcze jest? Nie ma. Sznur. Sznur i kołowrotek. Czy raczej... dźwignia obrotowa. Nie, nie możesz wstać, nie, nie pozwalam ci. To jego dźgnąłem, czy tego tutaj dźgnąłem, bo już nie wiem. Okej. Wszyscy leżą. Chyba dobrze idę, bo przeciwnicy się pojawili tutaj, a wcześniej ich nie było. Dobra. Jeden leży, teraz ten... w złotej zbroi. Okej, okay, leży. Okej. Okay. Tu jest ten, tu jest to. O, jest pokrętło. I potem jest... i sznur też. Aha. I teraz obniżył się poziom wody. Co mi pozwala... wejścia tu. Czy chcę wyjść? Tak, chcę wyjść. Okej. Okay. To już był 6. odcinek z Knights of the Temple. W sumie teraz nawet sam nie wiem, do czego to zmierza. Wiem tylko tyle, że nadal nie udało nam się zlokalizować, gdzie jest główna bohaterka. Czy raczej dama, która została porwana przez już ponoć martwego kapłana. Ale prawdopodobnie w najbliższych odcinkach jakoś się o tym dowiemy. Więc na razie ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.